Nie pierwszy i nie ostatni raz mamy do czynienia z typowo PC-towym tytułem, który trafia na konsolę. Wiele gier z powodzeniem zaczynało swoją karierę na innej platformie, mówiąc na dobre komputerom do widzenia. Jedną właśnie z takich gier jest Battlefield Bad Company, choć dosłownie z pecetami się nie żegna. To jest to druga odsłona po Modern Combat, która nie pojawiła się na blaszakach. W swoim czasie Modern Combat wzbudził bardzo mieszane uczucia. Tryb multi różnił się od innych konsolowych produktów, a trybu dla pojedynczego gracza po prostu nie było. Inaczej sprawy się mają z Bad Company, ponieważ jest to pierwsza odsłona w historii serii Battlefield, która oferuje kampanię dla pojedynczego gracza. Bad Company nie jest do końca taką grą, jaką znamy z peceta, bowiem tutaj mamy singla takiego z prawdziwego zderzenia, a nie to co pamiętamy z peceta, gdzie była ogromna mapka i walka z głupimi botami. Gdy zaczniemy naszą kampanię, trafimy na czterech całkiem nietuzinkowych bohaterów. Mundury noszą, ślepakami nie strzelają, a kompania B to tak zwana Bad Company. Niby trafiają tutaj ochotnicy, ale tak naprawdę nie jeden z nich trafia do tej kompanii za karę, aby odpokutować swoje występki. Taki wojskowy czyściec. Jednak wszystkie znaki na niebie wskazują, że nasza czwórka raczej się nie nawróci. My jako gracz wcielamy się w Prestona Marlowa, typowego świeżaka, który trafia do wesołej ferajny. W naszej ekipie będzie jeszcze sierżant Redford, okularnik Sweetwater, no i gwiazda naszej drużyny Haggard. Typowy wariat i śmieszek. Ten gościu strzela nie tylko z karabinu, ale i śmiechem. Jest jak generator gagów i licznych zabawnych momentów w grze. A jednocześnie w głowie mu tylko złoto, które staje się priorytetem dla naszej złej kompanii. Tutaj nie ma bohaterów wojennych i odznaczeń za odwagę i służbie kraju. To by było po prostu zbyt nudne. Dlatego przyjdzie nam grać w kompanii dezerterów i niezdyscyplinowanych żołnierzy. A złoto odkryte przy jednym z rosyjskich oddziałów to ich jedyny motyw do walki, bo na dobrą sprawę nie wiemy w jakim konflikcie uczestniczymy, a nasz oddział jest tak jakby pośrodku całego tego bajzlu, jaki nas otacza. Naszym priorytetem jest zdobyć całość ładunku złota, jaki posiadają Rosjanie. Jednocześnie stawiają wszystko na jedną kartę i kamuflując swoje zamiary, potulnie wykonują rozkazy z centrali. Jednak skoki w boki i ignorowanie rozkazów też będą widoczne w grze. Tak oto czeka nas około 10 godzin zabawy i 7 rozdziałów do skończenia, z czego jedna misja starczy nam na około 1,5 godziny strzelania i niszczenia z dużym naciskiem na niszczenie. Głównie poruszać się będziemy po zalesianych terenach, napotykając małe wioski oraz drobne zabudowania. Szkoda natomiast, że same zadania są po prostu schematyczne, a cała otwartość mapki jest na pokaz. Całość polega na tym samym, idź zabij, wysadź w powietrze, a po jednym etapie wiemy czego spodziewać się w kolejnych 6. Mówiłem, że otwartość jest na pokaz, ponieważ na starcie mamy duży hub, czyli mapka, po której toczyć się będzie dana misja. Jednak nasza swoboda jest mocno ograniczona. Czerwona strefa jest strefą zakazaną. W teorii możemy się tam udać, ale w praktyce mamy 5 sekund na odwrót. Możemy tam jechać tylko wtedy, kiedy wykonamy obecny cel. Co w praniu wychodzi, że rozgrywka jest schematyczna i liniowa, jednak pole działania mamy dowolne. Pomimo poczucia otwartości mapki, bez pojazdu pójście pieszo jest naprawdę męczące. Gdyby nie system zniszczeń, ciekawi bohaterowie oraz humor, to singiel byłby naprawdę przeciętny. Mimo tego, że nie idą na nas całe armie rosyjskich żołnierzy, to jest to dość przyjemny shooter, oferujący pojazdy i całkiem spory arsenał broni palnej, jak i bardzo dobry dźwięk. Co prawda nie jest tak świetny jak w późniejszych odsłonach Battlefield, ale odgłosy na polu bitwy dają nam poczucie, że czujemy jakbyśmy używali prawdziwej broni, a nie plastikowych atrap. Chyba każdy, kto grał w Bad Company 2 i w późniejsze odsłony, wie na co stać dźwięki, jak mocno on buduje atmosferę na polu walki. Jednak największym zaskoczeniem jest sam silnik Frostbite, który był bardzo promowany w zapowiedziach w 2007 i 2008 roku. Wszystkiego obrócić się w gruz nie da, a sama destrukcja to czyste skrypty. To jednak mimo swoich ograniczeń, destrukcja na tamten czas robiła całkiem spore wrażenie. Całość potęguje dobra oprawa graficzna, wliczając w to modele postaci, budynki i teren. Po tym terenie poruszać się możemy pojazdami, jeżeli takowe będą w zasięgu ręki, bo to swojego rodzaju też jest urozmaiceniem misji. Nadają one charakteru zadaniu i przy okazji możemy trochę poniszczyć. Pojeździmy opancerzonym transporterem, czołgiem, polatamy śmigłowcem, popływamy sobie łodzią. Gdybym miał się czepiać, to doczepiłbym się do sztucznej inteligencji, zarówno naszych kompanów, jak i przeciwników.
Kompani często stoją w miejscu i biorą na siebie cały ogień, a kiedy to my jesteśmy w tarapatach, to łażą Bóg wie gdzie, strzelając do komarów. Nawet gdy jeździmy pojazdem, a sztuczna inteligencja zabierze się za ostrzał, to Boże zmiłuj. Gdyby nie ich nieśmiertelność, to gra dla pojedynczego gracza byłaby bardzo trudna, a na naszej głowie mielibyśmy trzech manekinów stojących w bezruchu. Niestety multiplayera na dzień dzisiejszy nie miałem jak sprawdzić, a ponoć dalej działa. To jednak Bad Company jak na singlową rozpierduchę potrafi jeszcze dać trochę radości, dlatego uważam, że ocenka 7,5 na 10 zasłużona. Wyszło to bez wątpienia lepiej od Modern Combat. Gra znajduje się nawet w usłudze EA Access i za 15 zł możecie ograć cały tytuł. Ja jednak grałem na Xboxie 360, a nie ukrywam, że Bad Company ostatni raz grałem w lipcu 2010 roku. To powrót do niej był czystą przyjemnością. Dzięki za obejrzenie recenzji, zapraszam na kolejne, trzymajcie się, cześć!